kochani. Dzisiaj tak, trochę pomarudzę i trochę wam tu... No bo czas na kędy, wiecie, uzupełniać kędy trzeba. Na pewno czekacie. Na Instagramie była już zapowiedź, co będzie w kędy. Ale na ten czas, moi drodzy, pokażę wam parę takich rzeczy, które wyłowiłam, dostałam, zostały mi pokazane i zakupiłam tak szybciutko. I w międzyczasie pokażę wam jeszcze, co jest w kędy. Kto ma mnie na Instagramie i obserwuje mnie na Instagramie, już wie, co jest w kędy. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, jest... okazja. Na ten czas mam 340 ileś tam subskrypcji. Zbliżamy się do 350. I że tak powiem, oddaję wam głos, co robimy. Czy będziemy pomału kończyć zbierać kędy, czy zbieramy dalej. Mam w planach, to znaczy mam w planach, ja będę to robiła. Będę vlogować zrobienie albumu. Nie na zasadzie tutorialu, jak go zrobić, ja go po prostu będę robiła i będę dla was nakręcać jakieś tam etapy tego albumu. W momencie, kiedy będę miała coś ciekawego do powiedzenia, to będę to nakręcać dla was, składać to w jakąś tam całość, chociaż ja nie jestem najlepsza w techniczne jakieś tam składanki, ale będę starała się wam jakieś tam etapy tego albumu pokazać, przy okazji oczywiście coś mądrego, miejmy nadzieję, wiecie, coś mądrego powiedzieć. Po rozmowie z bardzo ciekawą Eweliną mam już jeden temat rozmowy, bardzo interesujący, i rozwinę go przy zrobieniu okładki, vlogując album. To nie jest jakiś projekt, jakiś zamysł, tylko po prostu będziemy się bawić tym. Będę się tym bawić. Album będzie zrobiony, wam mogę już zapowiedzieć, album będę robiła przy pomocy... Muszę ściągnąć naklejkę, bo mi tu Emma nakleiła naklejkę. Nie, pokażę wam, bo wiecie co? Pokażę wam. Pokażę wam, dlatego że ona już dwukrotnie zrobiła ze mnie szewca i ja zostałam bez tych papierów. I na koniec udało mi się te papiery zdobyć. One są mega rozchwytywane, te papiery, i normalnie udało mi się, chciałam 3 zeszyty, udało się dla mnie zdobyć 1 i Emma go podpisała. Ela, prywatne, uśmieszek i serduszko. 2 razy mi sprzedała moje papiery, za trzecim razem się udało. Nie rozpaczałam jakoś wielce, tylko kwestia tego, że to akcjon, jeżeli chodzi o papiery, wam to popowiadam, jak zawsze zresztą, wy lubicie mnie słuchać. Akcjon ma to do siebie, że jakby ja odnoszę wrażenie, że się rozwija i idzie do przodu. Ja pamiętam sprzed roku papiery, które robił Akcjon. Wiecie co, ja mam takie już resztki tych papierów, nie mam pełnych zeszytów. No nie mam pełnych zeszytów, ale pamiętam sprzed roku, tak tu teraz usiłuję znaleźć coś dla was, żeby pokazać wam. Dobra, nie będę się tu silić, wiecie, bo tu mam takie złomowisko papieru. Kiedyś wyciągnę i wam pokażę, jaki mam miszmasz papierowy. Ale ten zeszyt to jest jeden z piękniejszych zeszytów, jaki wypuścił Akcjon. Jak Maciek Skrap mówił, Akcjon. Ja mówię Akcjon jakoś tak, chyba wszyscy Akcjon. Dobra, ale jeden z ładniejszych papierów. Zresztą naturalne. Naturalne i wierzcie mi, że ja stwierdziłam, że zrobię z tych papierów ślubny album. Te papiery są przecudowne. Wzory na tych papierach, kolory tych papierów, i doszłam do wniosku, że ja na podstawie tych papierów zrobię właśnie album. Także to będziemy tak, ja wam tak mniej więcej, no są przepiękne te papiery, przepiękne. Można by było powiedzieć, że niektóre z tych stron można zupełnie swobodnie też użyć w takim vintage'owym wydaniu, ale no są przepiękne te papiery, walczyłam jak lwica, dostałam, mam. Jak Emma mówi, kupuje się 2 wydania, jedno do pracy, drugie do głaskania. Emma, czekam na drugi do głaskania. Dobra. Na podstawie tego papieru będzie album. I teraz jeszcze wam powiem taką jedną rzecz, którą wynalazłam.
ponieważ zazwyczaj robimy albo tą główną bazę białą, albo czarną. Tu patrzycie tabliczkę, patrzcie na razie na tą tabliczkę, zaraz do niej też przejdziemy. Bazę mamy białą albo czarną, którą sami na ogół robimy. Ja bynajmniej sama robię bazę do albumów. Ja lubię mieć, wiecie, od początku do końca wiedzieć, jak konstruuję, jak to składam, jak żyje ten album. Lubię, po prostu lubię i tak mam. I wiecie, co wynalazłam? Wynalazłam po prostu zwykły makulaturowy szary papier i tu mam... Nie zmieszczę w kadr 2 kilo papieru szarego. Widzicie, jaki zwój? Szarego papieru makulaturowego, którym mam w planach. On nie jest sztywny, taki, żeby się połamał. Jest fajny, cienki. I się ładnie, on taki kraftowy jest tu, fajny. On się ładnie powinien poukładać. Nie wiem, nie próbowałam jeszcze, będziemy próbować razem. On powinien się ładnie ułożyć jako papier kraftowy i... Myślę, że mi to, że tak powiem, pyknie. Tabliczka. Dostałam tabliczkę od pewnej fajnej Oli. Ola dla mnie specjalnie wypalała tę tabliczkę. Ona jest wypalana. Chcę sobie ładnie tutaj dorobić łańcuszek. Ja Wam wylinkuję fanpage Oli, Wypalone Sercem. Przepiękne rzeczy dziewczyna wypala, przepiękne dekupażowe sprawy robi, także ja Wam ją wylinkuję, będziecie mieli możliwość sobie do niej zajrzeć, być może skusi się o zrobienie dla Was jakiegoś projektu. Ja zleciłam jej swój projekt Magic Place i mam swoją zawieszkę wypaloną sercem przez Olę. Dobra, ja Wam to wylinkuję. Dostałam, pamiętacie, w zeszłym razem mówiłam, że mi wsiąkła linijka od czarownicy? Znalazłam. Wyobraźcie sobie, że ona była cały czas w kopercie. Jej po prostu nie widziałam. Metalowa linijka od czarownicy. Dostałam od niej też piękną kartkę wielkanocną, aczkolwiek życzenia są mega życiowe na każdy dzień i nieważne, że tu jest zając, bo to, co ona tam napisała w środku, to tak na dobrą sprawę na każdy dzień roku. Kupiłam sobie dziurkacz brzegowy w kształcie, widzicie, takiej koronki, bez koronki. Jakoś tak posiadam takie jeszcze tą z dziurkami ozdobną, ale taką stwierdziłam, że fajnie mieć. Dobra, kupiłam sobie butelki do mgiełek, oczywiście Rossmann 2,51. Sprawdzają się, nie zatykają się, nic się z nimi nie dzieje. Polecam, naprawdę bardzo serdecznie polecam. I teraz przejdę jeszcze do jednej takiej rzeczy, albo nie. Przejdę, czy nie przejdę? Gdzie schowałam candy dla Was? Rozum mi odjęło? Trzymałam w rękach. Jak Boga kocham, trzymałam w rękach to candy dla Was. Jest, leży, matko jedyna. Dobra, moi drodzy, a więc candy, do kubki z candy, jest tam już, nie powiem Wam. Nie powiem Wam, bo będzie Wam łatwiej wszystko. Ale jest tam parę już fajnych rzeczy. I teraz Wy w komentarzach zadecydujcie, czy idziemy dalej, czy do 50 dobijamy i koniec koszyka i robimy losowanie. A więc do kubki candy lądują nożyczki. To są nożyczki z Ikei. Tak na dobrą sprawę odbiegają bardzo od Tima Holca. Ale są równie poręczne, równie fajne. A dodatkowym ich atutem w tym sezonie jest kolor miętowy. Więc dokładam do koszyka z candy i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz i uciekam. Pojemniki. Panna Renata znalazła je w Kiku. Znalazła je w Kiku, przeznaczenie tusze. Dlaczego tusze? Uważam, że z jednego prostego powodu. Bo jeżeli one się tu rozleją, to nic się po prostu nie stanie. Nic nie zostanie pofarbowane. One są metalowe. Góra nie jest szybką. Jest pleksą. I mają fajną zaletę. Włożone jeden na drugi. Widzicie? Można zrobić z tego wieża i się jeden w drugim trzyma. Także na tusze idealne, bo są, bo pudełko jest metalowe, jeśli coś się po prostu wyleje, można to umyć i ma się problem, że tak powiem, z głowy. Co tu jeszcze, moi drodzy? Ola, deseczka, czarownica, candy, papier, papiery.
O, i dostałam prezent jeszcze od... od Agnieszki. Taki fajny prezent. Kupiłam i mi zabrali, nie mam. Kupiłam specjalny mały statyw do telefonu. Już się przygotowałam do szycia koralików, żebym mogła ładnie te moje zgrabiałe rączki na tyle blisko filmować, żebyście widzieli, jak szyję, czy frywolitkę. Dlatego kupiłam taki mały statywik, jestem przygotowana. Portmonetka do Agnieszki, dziękuję serdecznie. I to by było już na tyle, moi drodzy, bo ja bym mogła tak gadać i gadać. A więc do koszyka Candle lądują nożyczki, wypalane sercem Ola, wylinkuję ją na dole, o ile zdobędę jej adres do jej profilu. Linijka się znalazła, dziurkacz, papier kraftowy, papier do albumu. Wszystko, moi drodzy. Widzimy się najprawdopodobniej we vlogowym tworzeniu albumu. Mam troszeczkę czasu na niego, więc będę po prostu w trakcie nagrywać i wam będę puszczać to, co robiłam z tym albumem, jak go tworzyłam. Będę wam to pokazywać po prostu. W międzyczasie, jak wpadnę na jakiś trop fajnej rzeczy, to wsadzę wam filmik z tą fajną rzeczą dla inności tematu. Dobra, moi drodzy, bo ja bym wam tu mogła opowiadać i opowiadać. Trzymajcie się ciepło. Do koszyka Candle, jeszcze raz powtórzę, lądują nożyczki. Na Instagramie możecie sprawdzać o krok do przodu, co wchodzi do koszyka. Więc, moi drodzy, zapraszam was na swój konto na Instagramie. Zapraszam was do mojego fanpage'u Magic Place. Więc możecie mnie odwiedzać. Subskrybujcie mój kanał. Wędrujemy do 350. Jeżeli macie ochotę dłużej czekać, nie ma problemu. Zbieramy dalej candy. Zawsze coś się znajdzie, zawsze coś wymyślę. Zresztą znacie mnie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.